Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszcza. Przed Wami kolejny odcinek z serii Heroes 5 PvP. W poprzednim odcinku, jak wiecie, wziąłem parę, której oto taką, to tym razem już sobie, mam nadzieję, to pewnie przeciwnik ją wyrzuci. No ja jej nie wyrzuciłem celowo, ze względu na to, że tak w ogóle przeciwnikiem jest Warga po raz kolejny. Tak, no właśnie. I coś mi się ostatnio dziwnego dzieje, że strasznie dużo wątków potrafię pomieszać. Nie wiem. Nie wiem, co jest przyczyną. Rozpraszam się łatwo, może o tak. Jakoś tak dużo rzeczy się dzieje. Pomijając oczywiście kwestie pozytywne, typu turniej, raczej takie mniej pozytywne, powiedzmy, rzeczy. I czasem nawet nagrywając odcinek potrafię trochę uciec myślami. Najwyraźniej w poprzednim się to zdarzyło. Mam nadzieję, że tym razem tak robił nie będę. Wyrzucamy ten matchup ze względu na to, że no, Akademia generalnie ma przerąbane w walkach z Lochem. Co by nie zagrała, tak ma trudno. Natomiast Akademia jest ten. Akademia versus. Akademia versus Inferno to jest ciekawa sprawa. Deleb to jest specjalistka od balisty, która, dzięki której balista za każdym razem jak strzela, to strzela po prostu też kulą ognia. Natomiast Cyrus to jest specjalista od mini. Od mini artefaktów, tak jest. Czyli ma po prostu więcej mini artefaktów. Może sobie zrobić więcej potrójnych mini artefaktów. No i teraz tak. Co by tu zagrać dobrego, żeby było optymalnie i dobrze? Jak wiemy, przy pierścień szybkości zawsze jest mile widziany. Pierścień szybkości minus 2 ataku. Łuk z rogu jednorożca minus 1 ataku. I znowu sobie zrobić bohatera, który kurde. Nie ma czym atakować, jak wtedy w tej męczarni, kurde, z Nekropolią, to ledwo wygrałem 2 odcinki temu. Buty prędkości nie są mi potrzebne. Obniżenie szczęścia przeciwnikowi nawet mogłoby oddać. Tu są ciekawe rzeczy, żeby mieć plus 5, plus 5 już, całkiem spoko. No ale natomiast, no co, plus 1 szczęścia. Plus 5, plus 7 i plus 1 szczęścia, 1 morale. Tutaj są artefakty takie bardziej. No ma to sens, tylko. No bo tak, tutaj uzupełniam ten atak. Tutaj też uzupełniam ten atak. Tak naprawdę zakładam na siebie 3 artefakty. Inicjatywa i strzały z daleka, czyli na przykład goblin robi swoje. Może by to rozważył? Zobaczmy, co w ogóle daje. No, o co ja gadam. Daje to jest jedna kwestia. Akademia ma ważniejsze rzeczy, na przykład tutaj. O, i to już robi poważną konkurencję dla tego. A, jest łuk. Dobra, jest łuk, drzewny kołczan. Lecimy w ten. Ale się podpalam się strasznie. Ale jest to chyba dobry pomysł, żeby strzelcy na Akademii strzelali szybciej. I teraz trzeba by jeszcze zrobić prawą moc. Prawa moc, wytrzymałość. Prawa moc i wytrzymałość, no. A cierpienie jest? Nie ma. Kurde, dało fajne czary. Odporność na magię, wskrzeszenie. Zagramy klasyk światło. Ja bym chciał zagrać takie rzeczy, co raczej są trudno dostępne na Akademii tym razem. Natomiast skupmy się na tym, co jest dostępne. Ewentualnie jak wyskoczy w trakcie, to będziemy korzystać. Wizard. Bierzemy sobie. Ekspercką magię światła. Ekspercka magia światła. Co ma latającego? Diabła. Żeby wichurę w diabła, to nie ma sensu. Prawa moc, wytrzymałość. Wytrzymałość bym z obrony wziął, ale no wiadomo, że może być problem. Więc odporność na ogień. To jest bardzo prawdopodobne. Ekspercki rzemieślnik na nim siedzi akurat bardzo. Pochłonięcie artefaktu must have. Znamie czarodzieja. Mam regenkę? Już nie spojrzałem tak spod jarki. Nie, wskrzeszenie. Będę miał mało spell powera, więc może nie. Magiczne zwierciadło może być. Nawet na Inferno byłoby całkiem śmiesznie, jakby na przykład odbić jakiś szał czy coś. I teraz zaczynają się rzeczy mniej prawdopodobne. Na przykład właśnie ataki, obrony, szczęście mam. No to ze szczęścia skorzystajmy do maksa, jednak to są obrażenia, tak? Więc klątwa umarlaka, szczęście tego, odbicie zaklęcia. Pomysłowość. Pomysłowość jest spoko. Żeby więcej artów kupić. No i teraz zobaczymy, co będzie dawać. Już od tego po prostu zależy, co tam się będzie działo. Szczęście żołnierza. Teraz szczęście żołnierza. Co tam może być?
za efekty losowe. Serio, nie ma chyba za bardzo na Akademii efektów losowych. Lepsze szczęście sobie leśnijmy. Logistyka, znamia czarodzieja, no spoko. I jeszcze, no trudno, otworzymy sobie eksperckie, może w sensie, że zmniejszymy o jeden. Oświecenie, no pomysłowość jest, dobra. I jeszcze jeden rol, dobra. Jeszcze jeden rol. Potem to uzupełnię, tak czy inaczej. Talent magiczny, nie chcemy. Przydałaby się szybka magia światła. Więc... A, znamie czarodzieja pomyliłem z pochłonięciem artefaktu. Coś jest nie tak. Dobra, magia światła szybka. Mistrz odwołania, okej. Okay. Ekspertki rzemieślnik. Magiczne zwierciadło, tak, bo będę to potem obniżał. Dowodzenie. Dało dowodzenie. No ale nie, no. Ja tam będę się opierał na strzelcach. Lepsza magia światła. Mistrz gniewu. Zaraz, jeżeli sobie... cztery umiejętności versus trzy umiejętności. Teoretycznie to jest dobra decyzja. I teraz tak. Znamię czarodzieja, out. I rzemieślnik, out. No dobra, i ty out. Zobaczymy, co będzie dawać. Lepsze szczęście, niestety. Odporność na magię, no nada się. Atak. Sprawy właśnie przybrały oczekiwany obrót. Pójdziemy w to. To też jest dobre, bo ten Grem będzie mordercą. Łucznictwo, szał zaraz mi da. Na spokojnie. Potrzebuję odporności, da ogień, jest. Odporności na ogień. No. Szał. Eksperckie szczęście. Ekspercki atak, dobra. Tyrus ma podobno zwiększony ten... oczywiście nie ma, bo wiem, bo tworzę arenę, ale ma farta co do właśnie tych statystyk takich śmiesznych. Mam 12 wiedzy, 2-1 statystyki, no pięknie to wygląda, szczególnie przy tym, co zamierzam zrobić za chwilę, ale... Ale dobra. Łuk z rogu jednorożca, pierścień prędkości. Tak, mamy szybkich, dobrych łuczników. Tak, szybkich, dobrych łuczników. Można by było jeszcze wziąć w ogóle śmieszniej, iść w machiny i kraść przeciwnikowi tego. Balistę Deleb, ale nie sądzę, żeby zagrał tak ryzykownie. 6 spell powera wystarczy na 100%. Wiedzy też mam odpowiednią ilość. Zaraz sobie będę tam wszystko w ogóle w tych artefaktach ustawiał. Tylko to moment. No defa nie ma, jest to pewien problem. Łuk z rogu jednorożca, czyli jednak jest 3 ataku. No cóż, mówi się trudno. Będzie jeszcze plus 1 do ataku z tego, z kołczanu. Od razu trzeba będzie rzucić defa, bo będzie naprawdę spory problem. I teraz tak. No nie, no już nie będę gamblował tej obrony. Nie ma szans. Jakby zbyt małe korzyści mam z tego. Bo co mam, to wszystko tak jak chciałem. Tak, no prawie tak jak chciałem, bo tam ekspertki rzemieślnik, ale to może jeszcze wpaść z artefaktów. Peleryna ze skrzydeł smoka. Pelerynka nie może być kupiona, bo jest kołczan. Tarcza odporności z obroną. Mamy miejsce na tarczę? Ta wiedza, dosyć uniwersalne statystyki. Tutaj jest turban. Turban jest spoko i może ze szczęściem? Turban i szczęście. Brzmi jak plan. Co innego jeszcze można w zamku kupić? Budki z bardzo uniwersalnymi statystykami. To nie. To zostawimy sobie podkowę. Podkowa jest więcej warta. Te dwie rzeczy się kupi. A tam kupię po prostu tą wiedzę i... O, tak zrobię. Wiedza, atak. Tak. Będzie kołczan, podkowa. No. No i super. Można by było jeszcze w ogóle posprzedawać sobie coś. Żeby było na level.
Niech coś to dokupię. No nie wiem, nie mam przerobionego tego, ile mogę tych rzeczy zostawić, żeby mini artefakty mi się zgadzały, więc trudno. Będę musiał się w tym temacie doszkolić. W ogóle szykuję dla was ciekawy poradnik związany z przystanią, bo już sobie przeszkoliłem wszystko, jakby sprawdziłem, jak wszystko działa i zamierzam wam o tym oczywiście powiedzieć, co i jak. Bierzemy sobie tak. To i to. To i to. Już jest fajnie. Szybcy strzelcy brzmi jak plan. 5, 5, 6, 14. Z wytrzymką i prawą ma szansę się to spiąć. Prawda? Jeszcze jest łucznictwo, więc fajnie. Titan. No tytan w sumie niech będzie ten. Niebieską się gra na Inferno raczej. Losowe buffy. Armata. Weźmy jego. Chociaż nie, bo będę miał za słabą siłę przebicia. No bo Destra nie zagra, nie? Ta balista mogłaby go leczyć, ale to tak zbyt przekombinowane. Odporności. Sabotażysta, na wszelki wypadek. I teraz możemy sobie kupić rzeczy. Tytana kupujemy, Grzesia i Maga. Teraz tak. 14 kafli zostało. Potrzebowałbym tego, żeby oczywiście po artefakcie, ten 2,5, 3, tak, potrzebowałbym tamtego, żeby mieć poziom. 3,750. Tak. Wezmę to, kupię. I teraz tak, dokupujemy to. Dżiny. Dobra, że jak chciałbym. Myślę, że to jest w porządku i teraz tak. Idziemy po... Zaraz po mini artefakty się wrócę, bo jeszcze jest szansa, że zostanę jeden wiedzy więcej. Ciach. Wypchany artefaktami jestem. Machiny wojenne. Plus jeden do ataku dla strzelców. Można robić potrójne artefakty. 150 punktów dla wszystkich machin. Balista, trochę więcej namiot. Plus jeden do ataku dla trzech strzelców. Te machiny będą trochę wytrzymalsze. Będę bardziej odporny na... A nie kupię za bardzo artefaktów trzeciego poziomu. Znaczy mógłbym w sumie. No ma... Dobra, pójdziemy w bardzo mocnych strzelców. Jeszcze jest jedna sprawa. A, dobra. Robimy sobie mini artefakty. Teraz tak. Plus 3 do zdrowia. Plus 3 do ataku. I jeszcze plus 2 do szczęścia? Tak. To będzie grem. Teraz tak. Bardziej bym powiedział, że to dla maga. I teraz schodzimy na podwójne. Kurde, wszystko chce kryształy? Ej. Ej! Wszystko chce kryszteksy?
Czyli mogło to aż tak nie bardzo się opłacić. Potrójny artefakt na dwóch istotach. Szczęście 8? Pogięło mnie? Czekaj. To? Szczęście 6. Po co mi to szczęście w artefaktach? Dobra, jeszcze raz. Wyciągnąć je z istot. Usunąć. Minus 2 do obrony przeciwnika na każdy strzał, szczęście i atak, żeby było jak najmocniej. I to jest dla maga. Teraz tak, jak z punktami życia? 10 kryszteksów. Znowu coś się popsuło. Ale masakra. Punkty życia, inicjatywa. Podczas gdy mnie ten 3 ataku potrzebny. Moralec, inicjatywa. No dobra. To pojedyncze, nie, podwójne. Zdrowie i... Zdrowie i przebicie pancerza dla tego, co kontratakuje. Ty masz mieć prędkość. Może coś będziesz musiał zostawić. 3 do zdrowia. Czekaj. Minus 2 obrony na każdy cios. Jak co jeszcze można? Inicjatywa dla Gina. Można też dla Tytexa. Da się jakikolwiek podwójny? Z życiem. Z inicjatywą. O, odporność na magię. I ktoś nie ma? Jezu, jaka masakra. Rakshasa ma? Ma. Okej. Okay. Było naprawdę długie składanie mini artefaktów. Wybacz, Warga, ale to jest akademia. Statystyki średniawe, już nic nie ten. Omówienie buildu jest następujące. Bardzo się już spieszę, żeby przeciwnikowi też szanować przeciwnika, nie ten. I nie robić mu, kurde, takiego czegoś. Statystyki 5, 6, 6, 14, morale 2, szczęście 6. Ten, bo może ewentualnie sabotować machiny, jest mocniejszy w ogóle, ma 13 ataku, łącznie już teraz. Ten na dystans, ten kontratakuje, po prostu jest lepszy, bo jest podatny na magię światła. Odporny na magię, rzuca boosty, potem ewentualnie coś zrobi. Rakshasa, po prostu to się gra na Inferno, bo tamta jest zbyt ryzykowna. Ewentualnie jak się gra wampiryzm, to można. No i tytan, dlatego że chcę potem rzucić burzę. Mam pierścień inicjatywy, mam tutaj przesuwanie się na pasku, więc naprawdę kozackie połączenie. Bardzo prosty, prosty build, w którym rzucam sobie wytrzymałość, przyspieszenie, prawą moc i w zasadzie potem to już niech się dzieje wola Aszy, z nią się zawsze zgadzać trzeba, czy coś takiego. Zobaczmy, co przeciwnik planuje. Przeciwnik planuje mi krzywdę zrobić. Coś czuję. Bo tutaj coś jest zakombinowanego, bo nie ma tego czarta odpornego na, znaczy czarta, który kontruje Feniksa, ani diabła, który przyzywa tego czarta, to mi się nie podoba. Jest uwodzicielski sukubus. No i zobaczymy, co moja inicjatywa potrafi i czy ja... Balista! Ale 16 siły czarów. 20 wiedzy. Ty, słuchaj no, gościu, co ty knujesz, ty? Weź sobie ten, to i tytan jest 20% redukcji, ok? Pod tytana ktoś se podejdzie, teraz tak, robimy drugi bunkier. No i on standardowo niech stoi na środku. A wziąłbym to, co miałem brać, to byłoby śmiesznie, ale zagrał, ale wiecie co? Warga widzę, że gra bardzo pod specki, w sensie... Ej, czekaj. Przestawmy ich miejscami. Będę chciał od razu tak kasować wózek jakiś. Wózek z namiotem. Tak.
Bez defa. Jedenaście. Brzmi jak naprawdę coś fajnego. Kontry są mocne. 31. Mogę zasabotować balistę i mieć ją z głowy. Mogę go zabić na strzał. Czekaj. Przesunę się o... Mogę dostać morale i przesunę się jeszcze o 0,25. No, czy ja chcę zaryzykować ten jedną turę balisty? Może. Może, tylko żeby ryzyko się opłaciło. To muszę tego skasować. Albo ją. Zaryzykujmy tą turę balisty. Niestety. Jest spory problem. No chyba, że ten będzie ze szczęściem i faktycznie odkasujemy. Muszę go zabić. Szczęście? 504 zostało. No dobra, jeden raz sobie strzeli. Nie jest dobrze. Trudno. Chciałem, to mam. Chciałem turę balisty oddać, to mam. Ona sporo zrobi. Jeden z staków, prawdopodobnie ten, będzie teraz cierpiał. I to tak znacznie. Czy mi to robi jakiś... Ojoj, ależ mnie piecze. Takie coś. Połowa staku spadła, która biła 40 sukubusów. Jajaj. Ciach. Grupowe odbicie pocisku. Czy ja tego nie zauważyłem? Gildi, dobra, nieważne. Tak, prawomoc. Chyba, że ma cierpienie, no to smutniutko. A Implo. Co to ma kurde być w ogóle? Weź sobie ten. Zdepuj się, bo on zaraz mi naprawdę krzywdę zrobi. No nie, no te 8 sukubusów. Nie, no to jest przesada. Właśnie wydawało mi się, że kierunkowego to nie można. No cóż, no trudno. Jest jaki one shotting. I ten się jeszcze. GG. GG. I jak talanar bijemy dalej. Jakie stole, co tu się dzieje? Nie no, masakra. Masakra. Ta. A też. Tym razem wystarczy. Jezu, jakie to jest szybkie i śmieszne, że on dostaje tyle, co w normalnej grze praktycznie tego. No, powiem tak, no, generalnie to ja już sobie tak teraz nie da rady bardziej.
Masakra. Kurde, masakra. Dzięki wszystkim ogólnie za obecność na odcinku. Ten był szybszy. Kurde, mocno ten, mocno mnie tutaj klepie. Tą implozją. Czech, czech. Myk. Jedna sztuka, dwie sztuki i koniec bitwy. No, udało się ten, udało się zrobić potwora. Udało się zrobić potwora i przeciwnik też ogólnie miał potwora takiego, jeśli chodzi o ogół, bo zobaczcie sobie, on miał też fajne artefakty, miał potężne statystyki, natomiast połączenie tego i tego, i tego, że Jean zastawił konia, który pozwolił Tytanowi oddać takiego shota, nie? Który w zasadzie no, załatwił tam chyba 1000-1300 HP dla balisty. No, wygrał gierkę. Także fajnie było. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.